Siebieczko Ziomeczki, jestem Solczka w dzisiejszym odcinku zobaczycie 10 najlepszych proplayerów z Polski w Fortnite. W ostatnim odcinku nie prosiliście o taką listę, więc zrobię ją dla was, aczkolwiek nie będę robił tutaj rankingu od 10 do 1 miejsca, wy musicie sami zrobić to w komentarzu, bo aby po prostu nie robić bezpotrzebnych spin, wy napiszcie waszą opinię, a ja wam po prostu powiem według mnie 10 obecnie najlepszych graczy bez właśnie ich plejsowania na jakimś miejscu. I to w sumie tyle, zapraszam was do oglądania, koniec się strzelcie jeszcze lajkacza na kanale, subika i już więcej nie mówię, lecimy nur, pyk! A więc dobra widzowie, pierwszym Polakiem na dziś będzie Maciek, a dokładnie jest to Teku. Co możemy sobie powiedzieć więcej o Maćku, to to, że zrobił on ponad 150 tysięcy dolarów w Fortnite. Cie. Jakby ktoś jeszcze nie wiedział, to trio ground z Setim oraz Kami i po prostu dominują oni całą scenę europejską. Teku może się pochwalić tym, że jako jedyny z prosów w dzisiejszym odcinku zakwalifikował on się na World Cupa oraz jest on dwukrotnym zwycięzcą Dreamhacka solo. Dlaczego powiedziałem, że dwukrotnym? Ponieważ dwa razy wygrał Dreamhacka solo, a raz wygrał on Dreamhacka właśnie duo z Setim. Zresztą aktualnie widzicie tego screenka. Teku zajął drugie najwyższe miejsce z Polaków na FNCS solo, ponieważ było to 25 miejsce, co dało mu kwotę 7,5 dolarów w Fortnite'cie. Myślę, że teku takim jednym earningsem to praktycznie całe moje community razem ze mną zmiótł z powierzchni, właśnie z earningsami i jednym turniejkiem zagwarantował sobie, że ma więcej earningsów niż nawet i my, myślę, razem wzięci. Teku gra dla teamu Galaxy Racer, których logo wygląda w sposób następujący. I myślę, że to tyle, co możemy powiedzieć sobie o Maćku. Jeśli macie jakieś pytania co do teka, piszcie je na dole w komentarzu. Aktualnie widzicie jeszcze, jak teku wygląda. I zapraszam Was już do drugiej osoby. Pyk. A więc dobra, drugą osobą na dziś będzie Kefi, który jak dobrze wiecie, jest que Również tak jak zresztą Teku i ma 14 lat. Kefi swój ostatni turniej duo, na którym splajsował na 20 miejscu w finałach Dreamhacka, grał z Kubiksem, więc nie wiem czy dalej są duo, wydaje mi się, że nie, ponieważ to było bardzo, bardzo dawno temu. Wygrali oni wtedy 850 dolarów na głowę, a potem Kefi zajmował wyższe miejsca, takie jak 10 miejsce na semisach Dreamhacka, więc jest to unlucky, bo jak wiecie top 8 się dostaje dalej, więc Kefi współczuję Ci, jeśli to oglądasz. Turniej FNCS, na którym zajął 10 miejsce, gra, on razem z Jachem oraz Kubiksem, aczkolwiek możliwe, że był tryout Advice x Yahoo, ale to bardzo dawno, dawno temu, ponieważ grali oni razem Friday Night, na którym zajęli drugie miejsce, czego widzicie screena aktualnie. Wydaje mi się, że te trio aktualnie nie ma potencjału, aby wypaliło, ponieważ Advice gra z kimś innym, aczkolwiek o tym się dowiecie za chwilę, ponieważ mam pewne informacje odnośnie trio Advice'a. Przejdźmy sobie dalej. Pyk! Nie zwalniając tempa, przejdźmy do trzeciej osoby, czyli do Kubiksa, który jest znany z tego. Snoopjack! Kubiksa <laughs> Tak jak przed chwilą wam mówiłem, był wcześniej duo kefiego, aczkolwiek aktualnie nie jest to wiadomo, ponieważ ci był jakiś turniej w duo. Tym bardziej ty bardziej, że Tanuska Kappa Kubiks nie grał już właśnie z Kefim, a grał go z Kami, więc przypuszczam, że między chłopakami mogło coś pójść nie tak i nie grają, dlatego oni razem już w ogóle turniejów. Tutaj ja nie jestem niczego pewny, więc nie będę się zagłębiał w to, aczkolwiek Kubiks ma zarobione ponad 72 tysiące dolarów w Fortnite'cie, aczkolwiek jak sam Kubiks nie raz mówi na streamach, od już jest content creator, a nie pros, aczkolwiek według mnie Kubula dalej jest prosem, ponieważ nie raz zajmuje wyższe miejsca na turniejach. Z tego co siedzę na live'ach u Kubiksa, aktualnie tutaj on trio z, razem z Rakco oraz z Adwiskiem, dlatego potencjalne trio Kefiego odpada, ponieważ Adwisek tryoutuje się aktualnie z Kubiksem. Zresztą sam Kubiks o tym powiedział na streamie i co mogę jeszcze powiedzieć o Kubiksie to, i co jeszcze że powiedzieć o Kubiksie to to, że przedłużył on kontrakt z Centric, więc gratulacje dla Kubiksa oraz jedną z ciekawszych rzeczy to jest to, że przez to, że Kubiks stał się tak jakby content creatorem, obiecał widzę, że w tym sezonie wbije 100 tysięcy punktów na arenie, więc zobaczymy czy to trzyma słowa i przejdźmy sobie do czwartej osoby. Pyk! A więc dobra, czwartym Polakiem, który na pewno Musiał się znaleźć na tej liście, jest osoba, z którą trajtuje się kubik. Więc cały czas gdzieś idziemy po tych trio, więc to się będzie powtarzało widzowie. A jest to idzie jak Raxo. Raxo jest mega pozytywnym wariacikiem. Raxo chyba ma najniższe ego z wszystkich playerów tak mi się wydaje, więc ja osobiście na przykład mega szanuję Raxo. Raxo ostatnio zajął 88 miejsce na FNCS-ie sala, więc co je tak, Oscar, możesz napisać w komentarzu, jak oglądasz to. Raxo zbliża się do pierwszych 100 tysięcy dolarów zarobionych w Fortnite, aby tego było o wiele więcej, ponieważ brakuje mu tylko 750 dolarów w momencie, w którym nagrywam ten odcinek. Oraz Raxo nie zajmował teraz jakichś mega, mega wysokich lokat, aczkolwiek ja trzymał kciuki za Raxo, ponieważ jak dobrze wiecie, bądź też nie, aktualnie Rakso budują światłowód. I jeśli Rakso będzie miał mniej pingu, ponieważ aktualnie w Gierce od 2 aż 60 pingu, no to myślę, że Rakso może być naprawdę, naprawdę utalentowanym graczem. A zaufajcie mi, czeka on już na ten internet dosyć długo. Taki fun fact, Rakso powiedział, że będzie chciał też częściej streamować, więc czekajmy na internet u Rakso i zobaczmy, w którym kierunku pójdzie kariera Raxo, Czy stanie się on z powrotem topowym, topowym, nawet jak i nie najlepszym graczem w, Polsce, w Fortnite. Cie. I przejdźmy sobie do kolejnej, piątej, już osoby na dziś. I dobra, piątym Polakiem na dziś będzie Polak, tak którego myślę, że każdy z Was czekał, a jest to niech to inny jak Kami. Kawi, co możemy powiedzieć sobie o Kami. Nagrywałem o nim osobny, odcinek gra jak Kawi, więc anotacje macie tutaj, jak chcecie się dowiedzieć cokolwiek więcej niż powiem aktualnie o Kami. Kawi zajął ostatnie 41 miejsce na FNCSie Solo, aczkolwiek gierka go oszukała, zresztą aktualnie widzicie za mną co się wydarzyło, że Kami po prostu umarł od Major, gdzie nie powinien umrzeć, bo używał launch i wtedy Kawi naprawdę nieźle się z zresztą nie dziwię mu się naprawdę. Tak jak mówiliśmy o Kubik się przed chwilą zajął on drugie miejsce, a do skapi, ponieważ w końcu to był turniej duo i grali oni razem. Oraz Kami teraz naprawdę często grinduje sobie gierkę, czy to na streamie, czy off streamie, często nawet na YouTubie, często nawet na Twitchu streamuje sobie noble kastowy. więc jak ktoś jest chętny zobaczyć na Kamiego Rage, które są naprawdę piękne, albo też piękne akcje, których tam nie brakuje, no to zapraszam na Twitcha Kamiego i to chyba tyle, co możemy sobie powiedzieć o Kami. Warto zauważyć, że Kami ze swoim trio są naprawdę, naprawdę mega utalentowani oraz się oni nie zmieniają tak naprawdę co sezon chyba jedyne takie stabilne mega trio w polsce za co ja ich naprawdę cenię i przejdźmy sobie dalej do szóstej osoby Pej. my nie zwalniamy tempo przechodzimy do szóstej osoby którą jest Artur który ma Artur Eima zresztą to było świeże 10 lat temu więc wspomnijmy temat Artur Reima, oczywiście taki ma nie schajtujcie mi za to w komentarzach Artur zarobił ponad 100 tysięcy dolarów w Fortnite czego screena widzicie aktualnie na waszych ekranach niestety Artur nie gra już dla became legends aczkolwiek ostatnio na Twitterze widziałem u niego że podpisał kontrakt z jak Jakąś organizacją, więc pewnie na dniach dowiemy się o co chodzi. Artur niestety ostatnio nie zajmował jakichś wyższych lokat, więc sobie nie będę tutaj za dużo mówił o jakichś tutaj osiągnięciach Artura, ponieważ kiedyś one były naprawdę, naprawdę wybitne, a ostatnio Artur trochę sobie chyba opuścił grę w Fortnite'a, aczkolwiek jest to sezon, Grax zaczął grindować, wcześniej grali oni razem duo, więc kto wie, może chłopaki razem grindują i zrobią jakieś Orofomidoro w nowym sezonie razem na duo, czy nawet i na trio, jeśli nie wyjdzie trio Kubix X Advice. Myślę, że. Arturze nie musimy sobie dużo mówić. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, to piszcie na dole w komentarzu. Ja się wam postaram na je wszystkie odpowiedzieć i Cze i przejdź w sobie już po prostu dalej. Pyk. A więc dobra, siódmym prosem na dziś będzie nie kto inny jak Ivo, którego możecie bardziej znać pod pseudonimem Seti. Seti, czyli tarper w trio Teka oraz Kabiego. Ostatnio zaliczył mega, ale to mega progres mechaniczny przede wszystkim. I aktualnie na solo również on jest koksem, bo jest również dobrym tarperem, myślącym i godem mechanicznym. Więc czego chcieć więcej od Setiego? Seti zaczął również streamować na Twitchu. Seti przedłużył kontrakt z Became Legends ostatnio. zajął on najwyższe miejsce z Polaków na FNCs solo, ponieważ było to 13 miejsce, zarobił ponad 92 tysiące, więc jak widzicie ci topowi Polacy praktycznie pozarabiali coś koło 100 tysięcy dolarów w Polsce. A wy co dalej siedzicie i nic nie macie z Fortnite'a tak jak ja? Sadkę. Tak jak wiecie dostali się oni na FNCs -y trio, a szkoda, ponieważ chłopaki naprawdę według mnie zasłużyli na kwali i liczby i liczmy na to, że w sezonie 17 po prostu im się uda zdominować tą scenę. A ja na pewno wierzę w to, że tak się stanie, ponieważ oni są zbyt dobrzy, aby tak się nie stało. I przejdźmy sobie do ósmej osoby. Pyk. I przyszła porada gościa, który naprawdę ma do siebie dystans i w ogóle, a jest i wiek to idzie jak Advice. Advice zarobił aż 33 tysiące dolarów. Aż w sumie, w porównaniu do innych proplayerów, jest to mało. Aczkolwiek wiadomo, że na ogół to jest naprawdę omega, ale to mega dużo pieniędzy. Aktualnie Always gra w Playwell oraz można powiedzieć, że zajmuje się on i content creatorstwem, i graniem pro fortnite a Tak jak mówiłem, tryoutuje on aktualnie trio z Raxo oraz Kubiksem. Jeśli macie jakieś inne informacje, niezgody z tym co ja mówię, to napiszcie to w komentarzu bez zbędnych hejtów, ponieważ wiecie, to jest wszystko bez sensu. Też tak jak mówiłem wcześniej, proszę nie kłóćcie się o te swoje listy, to tak tylko wam przypomnę i myślę, że to tyle co możemy powiedzieć sobie o adwisku. Niestety nie dostawał się on nigdzie w tym sezonie, dlatego odpominałem sobie temat adwiska, przejdźmy dalej. do Pako! Pyk! I dobra, przed osobą na dziś jest Pako. Pako gra w Heretics i Pako jest naprawdę utalentowanym graczem. Aktualnie widzicie jak Pako wygląda na ekranie. Co jeszcze, żeby sobie powiedzieć więcej o Pako, to to, to to, że zarobił on ponad 30 tysięcy dolarów, również tak jak Advice. aczkolwiek kariera Pako idzie obecnie w taką stronę, więc trzymajmy kciuki za Pako. Aby mu oczywiście szło jak najlepiej, zajął on 44 miejsce na FNCS solo i z takiego wyższego miejsca w ostatnimi czasy to było szóste miejsce na DreamHacku Duo razem z Kamim, z którym zresztą jest Duo, o czym już też nie raz mówiłem w innych odcinkach. Aktualnie paku niestety szuka trio, chyba że już znalazł to możecie je poprawić w komentarzu, wydaje mi się, że szuka po tym co widziałem ostatnio na jego wpisach na Twitterze i przejdźmy sobie do ostatniej osoby na dziś, którą będzie zresztą zaraz dowiecie się kto. Pyk! I dobra, ostatnią osobą na dziś będzie to Craze, którego możecie na przykład znać tego, że kiedyś widziałem prosów do odcinka OneView, i właśnie tam graliśmy kręcone z Craze. Craze jest naprawdę ale to naprawdę chyba najlepszą osobą mechaniczną w Polsce. To co on robi, to jest totalnie, totalnie kurde, niemożliwe. Myślę, że Craze i Paco mogliby rywalizować, kto ma lepsze God Mechaniki, aczkolwiek ciężko mi to jest określić teraz, kto ma lepsze. Craze'owi mi się zdaje, że brakuje dobrego Trio, ponieważ ostatnio nie widziałem, aby on robił jakiś mega, mega dobrych earningsów, aczkolwiek sam fakt, że... Po po prostu cały czas on grinduje, od początku Fortnite gdzieś zajmuje miejsca, jest epicki, a przez, a przez całą karierę w Fortnite zarobił on aż 26 tysięcy dolarów. Więc jest on naprawdę mega, ale to mega utalentowanym graczem. Zresztą Craze aktualnie również czeka na lepszy internet i tak jak właśnie Raxo ma w planach streaming i to tyle co powiem sobie o krajzie. Jeśli macie jakieś pytanka co do tych osób to piszcie na dole, ja na niektóre poodpowiadam. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie, trzymajcie się, do następnych, na razie, ja był